No to mamy nową gwiazdę opozycyjnych ugrupowań politycznych. Ryszard Petru i jego nowoczesna rosną w siłę, zdobywają coraz więcej punktów w sondażach, zdobywają coraz więcej popularności i coraz częściej Ryszard Petru pojawia się w mediach, głównie mainstreamowych, we wszystkich niemal telewizjach, komentuje bieżące wydarzenia. Polityczne, wyjaśnia obywatelom, co należy rozumieć poprzez zagrożenie demokracji. To dość znamienne, bo gdzieś przy Platformie Obywatelskiej, pogrążonej w wewnętrznych sporach, w walce o Władzę w Platformie wzrasta znaczenie właśnie nowoczesnej i właśnie Ryszarda Petru. Mam wrażenie, że niedługo, gdy otworzymy lodówkę, również wyskoczy z niej Ryszard Petru, i takie wrażenie mam, wydaje mi się, odnoszą również politycy Platformy. Zwłaszcza ci politycy w terenie, gdzieś trochę dalej od Grzegorza Schetyny, bo widzą, widzą ewidentnie potencjał tego ugrupowania. Stąd coraz głośniej. Słychać o możliwym aliansie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Coraz głośniej słychać zdania dotyczące możliwych transferów z Platformy Obywatelskiej właśnie do Nowoczesnej i do Ryszarda Petru. Ryszard Petru ma ten dodatkowy atut, że nie, jego ugrupowanie nie jest skażone. Ośmioletnimi rządami, luksusami władzy i brakiem poszanowania dla wyborców, dla obywateli. Tego wyborcy, na to wyborcy najwyraźniej dziś zwracają uwagę. I nad tym też zastanawiamy się w nowym wydaniu tygodnika ABC, który bardzo polecam. W tygodniku ABC, właśnie dwa główne tematy tego tygodnia, czyli możliwe połączenie, możliwy alians ugrupowania Ryszarda Petru z Platformą, jak mogłoby się to odbyć i kto w Platformie mógłby stać za takimi projektami, a także luksusy ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej i kolejne przykłady, na co wydawane były pieniądze podatników. Bardzo serdecznie polecam nowe wydanie tygodnika ABC już w kioskach.